wiersze 5 do 7, Dzieje 14:5. Kiedy jednak wszczął się rozruch wśród pogan i Żydów wraz z ich przełożonymi i chciano ich znieważyć i kamienować, dowiedziawszy się o tym, uszli do miast likaońskich, Listry i Derbe i okolicy i tam zwiastowali dobrą nowinę. Soweit zunächst. Na razie tyle. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Reise. Chciałbym chętnie zabrać was w pewną podróż. Wir wollen eine Stadt besuchen. I zechciejmy odwiedzić miasto. Eine Stadt, zu der der Apostel Paulus kam. Miasto, do którego przyszedł apostoł Paweł. In der er das Evangelium predigte. Miasto, w którym głosił Ewangelię. Und in der eine Versammlung entstand. I miasto, w którym powstało zgromadzenie. Es ist die Stadt Lystra. Jest to miasto Listra. Wir haben davon gelesen in Vers 6 am Ende. Szósty wiersz pod koniec właśnie czytaliśmy. Dort kam der Apostel Paulus hin. I tam przyszedł apostoł Paweł. Und er predigte das Evangelium. I głosił Ewangelię. Möchte gerne insgesamt 7 Gedanken vorstellen. I chciałbym w sumie 7 myśli tutaj przedstawić. Die wir lernen, wenn wir in dieser Stadt beobachten, was geschehen ist. Z których będziemy się uczyli, gdy będziemy obserwowali, co się działo w tym mieście. Und der erste Punkt ist, dass eben dort das Evangelium gepredigt wurde. Pierwszym punktem było to, że właśnie tam była głoszona Ewangelia. Dafür kam Paulus auf dieser Reise, seiner ersten Missionsreise dorthin. Właśnie po to tam udał się Paweł w swojej pierwszej podróży misyjnej. Wir werden gleich sehen, dass er noch einmal dorthin kam. I za chwilę zobaczymy, że jeszcze raz się tam udał. Und da kam er mit einer anderen Absicht. I wtedy miał inny zamiar. Aber hier kam er, um das Evangelium zu predigen. Ale tutaj przyszedł, by głosić Ewangelię. Wir haben für dieses Evangelium auch gebetet eben. I też w naszych modlitwach prosiliśmy za tą Ewangelią. Wir haben auch gebetet, dass es in dieser Stadt noch verkündigt wird. I modliliśmy się o to, by w tym mieście ta Ewangelia też jeszcze była głoszona. Und der Jesus möchte jeden einzelnen von uns dazu gebrauchen. I Pan Jezus chce każdego z nas z osobna do tego użyć. Wir haben viele Begegnungen an jedem Tag mit vielen Menschen. Z pewnością mamy wiele spotkań każdego dnia z różnymi ludźmi. Und wenn wir morgens dafür beten, Herr, gib mir eine Gelegenheit, das Evangelium zu sagen. I jeśli z rana będziemy o to prosić, Panie, daj mi możliwości, by głosić Ewangelię. Dann wird der Herr auch solche Gelegenheiten schenken. To z pewnością Pan takie okoliczności podaruje. Natürlich, bei uns ist es anders als bei Paulus. Oczywiście, w naszym przypadku jest to inaczej niż w przypadku Pawła. Paulus kam nur aus diesem Grund dorthin. Paweł do tego miasta udał się tylko właśnie z tego powodu. Wir gehen zur Arbeit. My idziemy do pracy. Wir gehen zum Einkaufen. Idziemy na zakupy. Wir gehen zum Arzt. Idziemy do lekarza. Da gibt es einen anderen Grund, warum wir unterwegs sind. Są różne powody, dlaczego jesteśmy w drodze. Und doch wird der Herr Gelegenheiten schenken. A jednak Pan też da nam okoliczności. Wir dürfen ein Zeugnis sein für ihn in unserem Verhalten. Możemy być świadectwem dla Niego przez nasze zachowanie. Und wenn er Gelegenheiten schenkt, dann dürfen wir auch ein Zeugnis sein in unseren Worten. Ale gdy On da taką możliwość, to możemy być również dla Niego świadectwem w naszych słowach. Wir haben doch wirklich eine großartige Botschaft, oder? Bo przecież mamy wielkie poselstwo do przekazania, czyż nie? Das Evangelium der Gnade in dem Herrn Jesus. Ewangelia łaski w Panu Jezusie. So was gibt's nicht sonst auf der Welt. Czegoś takiego nie ma na tym świecie. Wo gibt es etwas umsonst? Gdzie dają coś za darmo? Nirgendwo. Nigdzie. Nicht im Geschäft. Ani w sklepie. Und auch nicht in den Religionen dieser Welt. I również nie w religiach tego świata. Bei den Religionen ist es immer, du musst etwas tun. W tych religiach jest zawsze, musisz coś czynić. Und vielleicht ist Gott dir dann gnädig. I być może wtedy Bóg będzie ci łaskawy. Aber was ist unsere Botschaft? Ale jakie jest nasze poselstwo? Es gibt etwas umsonst. Coś jest za darmo. Heil und Vergebung der Sünden. Zbawienie i przebaczenie grzechów. Du musst gar nichts tun. Nie musisz nic czynić. Nimm den Herrn Jesus einfach im Glauben an. Po prostu w wierze przyjmij Pana Jezusa. Gib es zu vor Gott, dass du ein Sünder bist. Wyznaj przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem. Und sag ich nimm das Heil in dem Herrn Jesus an. I powiedz, czy przyjmij to zbawienie w Panu Jezusie. Dann hast du Vergebung. Wtedy masz przebaczenie. Du hast Sicherheit. Masz pewność.
Du hast Frieden mit Gott. Masz pokój z Bogiem. Du hast einen Platz im Himmel. Masz miejsce w niebie. Du hast einen Heiler, der dich liebt. Masz Zbawiciela, który cię miłuje. Du hast einen Vater, der eine Beziehung zu dir eingeht. Masz Ojca, który ma z Tobą społeczność, relację. Du kannst ein Kind Gottes sein. I możesz być dzieckiem Bożym. Alles umsonst. Wszystko za darmo. Ist das nicht eine gute Botschaft? Czy to nie jest dobrą wiadomością? O, wir müssen uns für diese Botschaft nicht schämen. I nie musimy się wstydzić właśnie tej wiadomości. Paulus kommt dorthin und predigt dieses Evangelium. Paweł idzie tam i głosi tą Ewangelię. Und tatsächlich sind dort Menschen, die es annehmen. I faktycznie są tam ludzie, którzy ją przyjmują. Für den zweiten Punkt lesen wir die Verse 8 bis 10. Drugi punkt, przeczytaj mi wiersze 8 do 10. A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegł, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich. I zerwał się i chodził. Dieser zweite Punkt ist, dass Gott seine Macht offenbart in Lystra. To jest, ten drugi punkt jest tym, że Bóg objawia swoją moc w tym mieście Listra. Und das war wirklich ein Wunder, was dort geschah. I to faktycznie był cud, który tam miał miejsce. Ein Mensch, der noch nie laufen konnte. Człowiek, który jeszcze nigdy nie chodził. Der von Mutterleib an lahm war. Który od urodzenia był chromy czy sparaliżowany. Der kann auf einmal laufen. On nagle może chodzić. Das war ein Wunder, oder? To był cud, prawda? Aber weißt du was? Ale wiesz co? Eigentlich war, ohne dass davon berichtet wurde, schon längst viele Wunder in Lystra geschehen. Bez nawet tego wiele cudów w Listrze się już wcześniej wydarzyło. Denn alle, die das Evangelium angenommen hatten, bo wszyscy, którzy przyjęli Ewangelię, denen hatte Gott Leben geschenkt. Tym wszystkim Bóg darował życie. Das waren solche, die waren tot in Sünden und Vergehung. To byli tacy, którzy byli martwi w grzechach i przestępstwach. Und Gott hatte sie mit dem Christus lebendig gemacht. A Bóg w Chrystusie ich uczynił z żywymi. Das ist ein großes Wunder. To jest wielki cud. Es ist genauso groß wie dieses Wunder, dass ein Lahmer wieder gehen kann. To jest co najmniej tak samo wielki cud jak ten, że ten chromy czy sparaliżowany może chodzić. Und ich meine, dieses Wunder zeigt uns drei Dinge. I myślę, że ten cud pokazuje nam trzy rzeczy. Erstens, es ist Gottes Macht, die wirkt. Po pierwsze, to Boża moc, która działa. Ob in der Errettung von Sündern. Czy to się tyczy zbawienia z grzechów. Oder darin, dass ein Lahmer gehen kann. Albo czy też, że ten chromy może chodzić. Zweitens, auf Seiten des Menschen ist Glaube nötig. Po drugie, ze strony ludzi potrzebna jest wiara. Durch den Glauben an den Herrn Jesus werden wir gerettet. Przez wiarę w Pana Jezusa jesteśmy wyratowani. Und auch dieser Mann wurde gesund, weil er Glauben hatte. I również ten człowiek był uleczony, bo miał wiarę. Und das dritte, i trzeci, dieses Wunder hat zu tun mit gehen können. Ten cud ma do czynienia z tym, że może iść. Da war einer lahm und jetzt konnte er gehen. Był sparaliżowany, a teraz może chodzić. Und das zeigt uns, was bei der Bekehrung, bei der Errettung eines Menschen geschieht. I to pokazuje nam, co się dzieje w przypadku nawrócenia człowieka. Einer, der vorher nicht zur Ehre Gottes leben konnte. Ktoś, kto wcześniej nie mógł żyć dla chwały Bożej, der kann es. Teraz może. Weil er das neue Leben hat. Ponieważ ma nowe życie. Und den Heiligen Geist als die Kraft dieses neuen Lebens. I ma Ducha Świętego jako moc tego nowego życia. Ja, da war dieser Mann in Lystra mit seinem Problem. I ten człowiek w Listrze miał pewien czy swój problem. Er hört, was Paulus redet. On słyszy, co mówi Paweł. Und Paulus sieht, dass er Glauben hat. I Paweł widzi, że on ma wiarę. Und jetzt ruft er zu ihm: Stelle dich gerade hin auf deine Füße. I mówi: stań na swoich nogach. Und was macht der Mann? I co on robi? Er sagt: Das kann ich doch nicht. Mówi: nie, no przecież ja nie umiem. Er sagt: Paulus, hast du denn nicht gesehen? Ich konnte noch nie laufen. I mówi: Pawle, czy nie widziałeś, że jeszcze nigdy nie chodziłem? Nein, das sagt dieser Mann nicht. Nie, również i tego nie mówi. Er glaubt. Uwierzył. Und er steht auf. I wstał. Und tatsächlich, er kann laufen. I faktycznie mógł chodzić. Er springt auf und geht umher. Skoczył, zerwał się. Er folgt diesem Ruf, dieser Aufforderung. Usłyszał, czy
posłuchał tego wezwania. Und er folgt dieser Aufforderung durch Glauben. I w wierze poszedł. Poszedł za tym wezwaniem. Also Gott zeigt seine Macht. A więc Bóg pokazuje swoją moc. Und er schenkt Kraft zum Gehen. I daruje mocy, czy siły, by iść. Buchstäblich diesem Mann. Co to właśnie tak dosłownie. Der es vorher nie konnte. Ten człowiek, który wcześniej nigdy nie mógł. Aber geistlicherweise dem, der an ihn glaubt. Ale w sposób duchowy temu, który w niego wierzy. Damit er leben kann, so wie es Gott gefällt. Aby ten, który w niego wierzy, żył tak, jak się to jemu podoba. Möchte gerne auch noch eine Anwendung machen. Jeszcze jedno takie zastosowanie. Wir haben das ja eben gesungen, dass unser Kleinmut manchmal Gefahren sieht, Probleme sieht. I wspominaliśmy to też w pieśni, że nasza niepewność widzi często, czy mała wiara widzi często różne niebezpieczeństwa. Und die Probleme sind ja auch da. I faktycznie problemy są. Es gibt auch genug problemy, oder? Przecież każdy z nas ma dość problemów, prawda? Zu sagen, es gibt keine problemy, ist nicht ehrlich, ist nicht nüchtern. Jeśli ktoś by powiedział, nie mam problemów, to nie będzie szczere, to nie będzie takie trzeźwe. Und dieser Mann, die hatte auch ein echtes Problem. I ten człowiek też miał pewien rzeczywisty problem. Aber er blickte nicht auf das Problem. Ale on nie spojrzał w tym momencie na ten problem. Er blickte auf das, was Paulus ihm sagte. On jakby spojrzał na to, co mu właśnie Paweł powiedział. Und er durfte erleben, dass Gott sein Problem löst. I on mógł przeżyć, że Bóg rozwiązał jego problem. Und das haben wir auch gesungen. I o tym też śpiewaliśmy. Christus hilft dem schwachen sehen. Bóg pomaga temu słabemu. Christus reicht uns die Hand. Chrystus podaje nam rękę. Und dann dürfen wir sie im Glauben ergreifen. I w wierze możemy ją uchwycić. Manchmal nimmt er Probleme weg. Czasami zabiera nam te problemy? Manchmal auch nicht. Czasami nie zabiera. Aber dann gibt er uns Kraft, dass wir in den Problemen nicht aufgeben. Ale daje nam zawsze siły, abyśmy nie poddali się w tych problemach. Das ist die zweite Sache, die wir hier in Lystra lernen. To jest druga rzecz, której się tutaj w Listrze możemy nauczyć. Jetzt lernen wir eine dritte Sache und dazu lesen wir Vers 18. Trzecia rzecz to wiersz 18. A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Nun, die Menschen in Lystra haben gesehen, dass durch die Aufforderung von Paulus dieser lahme Mann gesund wurde. Ci ludzie zobaczyli, że na to wezwanie Pawła ten chromy uzdrowiony został. Und jetzt denken sie, Paulus ist ein Gott. I teraz pomyśleli sobie, Paweł to jest jakiś Bóg. Und Paulus war nicht alleine unterwegs. Paweł nie był sam w tej podróży. Barnabas war bei ihm. Barnaba był z nim. Und jetzt denken sie, das sind zwei Götter, die zu uns gekommen sind. I oni sobie pomyśleli, to dwóch bogów, którzy do nas przyszli. Und was tut Paulus? I co czyni Paweł? Er zerreißt seine Kleider. Rozdarł swoje szaty. Er geht zu den Leuten hin. On wyszedł do tych ludzi. Das heißt, er mischt sich unter sie. To znaczy, jakby wtopił się w ten tłum. Das steht in Vers 14. 14 wiersz. Und er will damit deutlich machen, wir sind genau wie ihr. I chce im dobitnie pokazać, jesteśmy tacy sami jak wy. Wir sind nicht irgendetwas Besonderes. Nie jesteśmy nikim szczególnym. Wir sind genauso Menschen wie ihr. Jesteśmy dokładnie takimi samymi ludźmi jak wy. Und es war auch nicht unsere Kraft, die diesen Lahmen gesund gemacht hat. I to nie nasza siła tego chromego uzdrowiła. Nein, nicht wir haben das gemacht. Nie, to nie my uczyniliśmy. Wir sind nur Werkzeuge, die eine Botschaft bringen. My jesteśmy tylko narzędziami, którzy podają które podają pewną nowinę. Und diese Botschaft ist von dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. A ta wiadomość jest od tego żywego Boga, który uczynił niebo i ziemię. Die Menschen wollten Paulus und Barnabas Opfer bringen. Ci ludzie chcieli ofiarować Pawłowi i Barnabie. Aber Paulus und Barnabas lehnen das völlig ab. Ale Paweł i Barnaba całkowicie to odrzucili. Und ich meine, da lernen wir diesen dritten Punkt. I myślę, że tu widzimy ten trzeci punkt. Der Diener tritt in den Hintergrund. Ten sługa zawsze jest w tle. Und er sorgt dafür, dass das Lob, die Anbetung Gott gebracht wird. I on dba o to, by chwała i uwielbienie były przyniesione tylko i wyłącznie Bogu. Ich möchte eine Stelle lesen aus der Offenbarung. Do tego jedno miejsce z Objawienia.
aus Kapitel 22. 22 rozdział. Da ist der alte Apostel Johannes. Tu mamy starego apostoła Jana. Und ein Engel Gottes hatte ihm viele, viele Dinge gezeigt. I anioł Boży pokazał mu wiele, wiele rzeczy. Viele Dinge, die die Zukunft betreffen. Rzeczy, które tyczą się przyszłości. Viele Gerichte, aber auch viele wunderschöne Dinge. Wiele sądów, ale również wiele cudownych rzeczy. Und Johannes ist überwältigt über das, was er gesehen hat. I można powiedzieć, że Jan jest przytłoczony tym, co widział. Und dann steht in Offenbarung 22, Vers 8, dass er vor dem Engel niederfallen will, um anzubeten. I Vers 8. W ósmym wierszu widzimy, że upadł do nóg. Że upadł do nóg anioła, aby mu oddać pokłon. Aber der Engel sagt, nein, mach das nicht. Ale anioł mówi, nie czyń tego. Ich bin nur ein Knecht. Jestem współsługą tylko. Ein Knecht für dich oder von mit dir und deinen Brüdern. Współsługą twoim i braci twoich. Und er sagt, bete Gott an. I mówi na końcu, Bogu oddaj pokłon. So ähnlich macht Paulus es in Apostelgeschichte 14. Podobnie czyni Paweł w Dziejach 14. Er sagt, ich bin nur ein Mensch wie ihr. Mówi, ja jestem tylko człowiekiem, jak i ty. Aber Ehre und Anbetung gehört Gott. Ale chwała i uwielbienie należą się tylko Bogu. Das lernen wir in Lystra. Tego możemy się nauczyć z Listry. Alle Anbetung gehört Gott. Wszelka chwała należy do Boga. Sind wir solche, die Anbeter Gottes sind im Geist und Wahrheit? Jesteśmy takimi, którzy są tymi, którzy uwielbiają Boga w duchu i w prawdzie? Gott wartet, Gott sucht das. Anbeter, die ihn anbeten. Bóg czeka na to i Bóg szuka takich. Und wir dürfen solche sein, die das tun. I możemy być też takimi, którzy właśnie to będą czynili. Und wenn Gott uns gebrauchen möchte für einen Dienst, a jeśli Bóg nas chce użyć do jakiejś służby, dann möchte er, dass wir ganz zurücktreten. To chce, abyśmy jakby poszli w tło. Dass wir im Hintergrund bleiben. Abyśmy właśnie pozostali w tym tle. Und dass wir Gott die Ehre geben. Abyśmy Bogu dali chwałę. Wir kommen zu einem vierten Punkt. Czwarty punkt. Wir lesen dazu Vers 19. 19 wiersz. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Und dazu noch aus 2. Timotheus. I do tego z 2. Tymoteusza. 2. Timotheus 3, Vers 11. 2. Tymoteusza 3, 11. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze, jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Der vierte Punkt ist, dass es Verfolgung gibt. Czwarty punkt brzmi tak, będą prześladowania albo są prześladowania. Immer dann, wenn Gottes Macht tätig wird, zawsze, gdy Boża moc jest czynna, dann wird auch der Feind aktiv. To wtedy nieprzyjaciel jest aktywny. Und Paulus erlebt in Lystra Verfolgung. I Paweł przeżywa, czy doświadcza prześladowań w Listrze. Er erlebt sie hier bei der ersten Missionsreise. Doświadcza ich w pierwszej podróży misyjnej. Aber ganz am Ende seines Lebens erinnert er sich immer noch daran. Ale na koniec swojego życia też sobie o tym przypomina. Das haben wir an der Stelle in 2. Timotheus 3 gemerkt. To mogliśmy zauważyć właśnie w tym miejscu z 2. Tymoteusza. Das ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. To jest ten ostatni list, który Paweł napisał. Er ist am Ende seines Lebens angekommen. Dotarł do końca swojego życia. Er erinnert sich noch an die Verfolgung in Lystra. I przypomina sobie prześladowania w Listrze. Nun, das war ja auch hier eine schwierige Sache. I tak, to była poważna czy ciężka rzecz. Man hatte Paulus gesteinigt. Ukamienowali go. Das heißt, Steine auf ihn geworfen, um ihn damit zu töten. To znaczy, że po prostu rzucali w niego kamieniami, by go po prostu zabić. Und man hatte erst aufgehört, als man wirklich dachte, er ist tot. I przestali rzucać dopiero wtedy, gdy stwierdzili, że on faktycznie nie żyje. Dann hat man ihn aus der Stadt hinausgeschleift. Wywlekli go z miasta. Aber als die Jünger ihn dann umringten, ale gdy uczniowie go otoczyli, da stand er auf und ging in die Stadt zurück. To wstał i wszedł do miasta z powrotem. Gott hatte ihn bewahrt. Bóg go zachował. Er war nicht gestorben. Nie zmarł. Gott hatte noch eine Aufgabe für ihn. Bo Bóg miał dla niego jeszcze zadanie. Er sollte noch nicht sterben bei dieser ersten Reise.
nie miał umierać w czasie tej pierwszej podróży. Er sollte seinen Dienst noch vollenden. Miał dokończyć swoją służbę. Und deshalb hat Gott ihn bewahrt. I dlatego Bóg go zachował. Nun, in Lystra gibt es Verfolgung. W Listrze jest prześladowanie. Und Paulus schreibt in diesem gleichen, nein, nicht im gleichen Brief, aber auch in doch im gleichen Brief in 2. Timotheus 3. I w tym samym drugim liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale in vers 12, 12 wiersz. Alle aber, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Nun, diese Verfolgung ist nicht immer, dass man gesteinigt wird. Z tym, że to prześladowanie to nie zawsze, że się jest kamienowanym. Die Verfolgung ist nicht immer, dass man ins Gefängnis kommt. Prześladowanie to nie zawsze, że się idzie do więzienia. Aber es gibt auch Verfolgung in Form von Spott, in Form von Auslachen. Ale to prześladowanie to może być wyśmianie, może być szyderstwo. Der Herr Jesus hatte den Jüngern gesagt, dass man sie auch verfolgen würde. I Pan Jezus też to powiedział uczniom, że będą prześladowani. Er hat in Johannes 15, Vers 18 gesagt. Jana 15, wiersz 18. Die Welt wird euch hassen. Świat was nienawidzi. Das muss euch nicht wundern. Nie dziwcie się temu. Sie hat mich vor euch gehasst. Bo najpierw mnie znienawidził. Und dann steht in Vers 19, warum die Welt uns hasst. I 19 wiersz mamy napisane, dlaczego ten świat nas nienawidzi. Weil wir nicht von der Welt sind. Bo nie jesteśmy z tego świata. Wir gehören nicht dazu. Nie należymy do tego świata. Und allein das ist ein Grund, warum man die Gläubigen hasst. I właśnie to już samo w sobie jest tym powodem, dlaczego ten świat nas nienawidzi. Und ich glaube, je mehr wir angepasst an die Welt leben, i myślę, że im bardziej będziemy się dopasowywać do świata, desto weniger werden wir auch erleben, was die Welt uns hasst. To tym mniej będziemy doświadczali tego, że świat nas nienawidzi. Es geht nicht darum, dass wir mit einem Plakat durch die Straßen laufen und die Welt verurteilen. Nie chodzi o to, abyśmy z plakatem szli przez świat, czy przez miasto i osądzali ten świat. Aber es geht darum, dass wir in unserem Leben uns treu an Gottes Wort halten. Ale byśmy w naszym życiu wiernie trzymali się Słowa Bożego. Und dann wird man das sehen. I wtedy ludzie będą to widzieć. Man wird merken, dass wir manche Dinge nicht mitmachen. Zauważą, że pewnych rzeczy nie robimy z nimi. Man wird merken, dass wir über manche Dinge nicht lachen, über die Welt lacht. Zauważą, że nie śmiejemy się z pewnych rzeczy, z których śmieje się świat. Und dann merkt die Welt, wir sind anders, wir gehören nicht dazu. I ten świat zobaczy, że jesteśmy inni i nie należymy do nich. Es wird vielleicht nicht so schlimm wie hier in Lystra. Może nie będzie to tak złe, czy tragiczne, czy straszne, jak tutaj w Listrze to miało miejsce. Aber es wird Verfolgung geben. Ale to prześladowanie będzie miało miejsce. Und das muss uns nicht unsicher machen. I to nie powinno wlewać w nasze serca jakiejś niepewności. Es gehört einfach dazu. To po prostu jest jakby częścią naszego życia. Trotzdem geht Paulus jetzt weiter. A jednak Paweł idzie dalej. Und zwischen Vers 20 und 21 da vergeht eine ganze Zeit. Między wierszem 20 a 21 mija czas. Paulus besucht manche Städte. Paweł odwiedza kilka miast. Und das brauchte seine Zeit. I to do tego potrzebny był czas. Aber dann kehrte er in Vers 21 nach Lystra zurück. Ale w 21 wierszu on znowu wraca do tej Listry. Das ist interessant, oder? Ciekawe, nie? In Lystra wollte man ihn doch steinigen. Przecież w Listrze go ukamienowali. Und jetzt geht er wieder dahin zurück. I znowu idzie do tego miasta. War das nicht unvernünftig? Czy nie było to nierozsądne? Wir schlagen mal Johannes 11 auf. Otwórzmy Jana 19. 11. Da sagt der Herr Jesus in Vers 7, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Pan Jezus mówi w 7 wierszu, pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Da sagen die Jünger, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und jetzt gehst du wieder dahin? I uczniowie mówią dalej, mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Und da sagt der Herr Jesus, man muss im Licht wandeln. I Pan Jezus mówi, trzeba chodzić w świetle. Dann wird man bewahrt. Wtedy będzie się zachowany. Was meint er mit diesem Licht? Co miał na myśli mówiąc światło? Er meint in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gehen. Miał na myśli iść zgodnie z wolą Bożą. Wenn wir
in Übereinstimmung mit Gottes Willen leben, leben wir im Licht. Jeśli będziemy żyli zgodnie z wolą Bożą, wtedy będziemy żyli w świetle. Und dann kann man auch nach Lystra zurückgehen. I wtedy będzie można wrócić do Listry. Auch wenn es dort gefährlich war. Nawet jeśli tam było niebezpiecznie. Der Jesus konnte nach Judäa gehen. Pan Jezus mógł iść do Judei. Und keiner hat Steine aufgehoben. I nikt nie podniósł kamienia. Ja, später hat man ihn gekreuzigt, das ist wahr. Tak, później go ukrzyżowali, to prawda. Aber er lebte im Licht. Ale żył w świetle. Und auf diesem Weg konnte er ohne Angst nach Judäa gehen. I w tej w tym świetle mógł iść do Judei. Und so war es bei Paulus. Dokładnie tak samo było w przypadku Pawła. Er fragte auch nach dem Willen Gottes. On także pytał, jaka jest wola Boża. Er ging nicht aus Abenteuerlust nach Lystra. On nie poszedł do Listry, bo chciał przeżyć przygodę. Er ging nicht, weil das ein Nervenkitzel war, ein ja, dobra. Nie poszedł dlatego, żeby ich pownerwiać. Er ging, weil Gott ihn da haben wollte. Poszedł tam, bo Bóg tego chciał. Und deswegen braucht er keine Angst haben. I dlatego nie miał żadnego strachu przed tym. Und wieder sind wir bei unserem Lied. I znowu wracając do naszej pieśni. Unser Kleinmut sieht manchmal Gefahr. Nasza mała wiara widzi czasem niebezpieczeństwa. Aber dann dürfen wir auf Gott blicken. Ale wtedy możemy spojrzeć na Boga. Und dann dürfen wir in seinem Licht gehen. Wtedy możemy iść w Jego świetle. Und da können wir sogar ohne Angst an einem gefährlichen Ort sein. I wtedy bez strachu możemy być nawet w tym niebezpiecznym miejscu. Und was tun sie dann in Lystra? I co uczynili w Listrze? Wir lesen Vers 22 und 23. 22 i 3 wiersz. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Jetzt geht Paulus mit einem ganz anderen Zweck nach Lystra. Teraz Paweł przyszedł w innym celu do Listry. Beim ersten Mal kam er, um das Evangelium zu verkündigen. Pierwszy jego raz poszedł, by głosić Ewangelię. Und jetzt kam er, um die Jünger zu befestigen. A teraz przyszedł, by umocnić uczniów. Das war Hirtendienst. To była ta służba pasterska. In Lystra gab es Hirtendienst. W Listrze była taka służba. Und was war da der Gegenstand oder was war ja die Arbeitsweise des Hirten? A jaki był sposób pracy tego pasterza? Er gibt den Seelen Festigkeit. On tym duszom dodaje stałego gruntu, tak jakby. Und ich möchte dazu aus dem ersten Petrusbrief zwei Stellen lesen. I do tego z pierwszego listu Piotra dwa miejsca. Zuerst aus Kapitel 1. Pierwszy Piotra 1. Vers 22. 22 wiersz. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie... Das ist das, was geschieht bei unserer Bekehrung. To jest to, co się stało w naszym nawróceniu. Unsere Seelen werden gereinigt. Nasze dusze były oczyszczone. Durch den Gehorsam gegen die Wahrheit. Przez posłuszeństwo prawdzie. W Niemiec u nas jest uświęciliście, w niemieckim jest oczyściliście. Wir akzeptieren die Wahrheit Gottes über uns. Akceptujemy prawdę Bożą o nas. Dass wir verloren sind. Że jesteśmy zgubieni. Und wir akzeptieren die Wahrheit Gottes über das Heil in Christus. I akceptujemy prawdę Bożą o zbawieniu w Chrystusie. Und dann sind unsere Seelen gereinigt. I wtedy nasze dusze są oczyszczone. Das können wir in Verbindung damit bringen, dass Paulus in Lystra das Evangelium verkündigt. To możemy połączyć z tym, że Paweł głosił Ewangelię w Listrze. Und dann lesen wir aus Kapitel 2, Vers 25. I drugi rozdział 25. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Als solche, die gerettet sind, haben wir einen Hirten und Aufseher für unsere Seelen. Jako nawróceni mamy pasterza i stróża. Und wer ist das? I kim on jest? Das ist der Jesus. To jest Pan Jezus. Er ist unser Hirte. On jest naszym pasterzem. Und er ist auch der, der die Aufsicht über uns hat. I on jest ten, który nas strzeże. Er versorgt uns. On zaopatruje nas. Und er wacht über uns. I czuwa nad nami. Und das können wir mit dem zweiten Besuch von Paulus in Lystra verbinden. I to możemy połączyć z drugim
z drugimi odwiedzinami Pawła w Listrze. Er befestigt die Jünger, on umacnia uczniów, indem er ihre Seelen mit Christus verbindet. Przez to, że ich duszę jak gdyby łączy z Chrystusem. Und dann hat er zwei Ermahnungen. I ma dwa napomnienia dla nich. Die Ermahnung eins ist, bleibt im Glauben. Pierwsze, trwajcie w wierze. In dem Glauben, das heißt in den Glaubenswahrheiten. To znaczy w prawdach tej wiary. Das heißt, dass man in den Wahrheiten, die das Wort Gottes uns mitteilt, dass man darin bleibt. To znaczy, że w tych prawdach, które podaje nam Słowo Boże, abyśmy w tym trwali. Und das ist Befestigung. I to jest umocnienie. Wenn wir Gottes Wort gut kennen, jeśli dobrze znamy Słowo Boże, diese Glaubensinhalte, das Glaubensgut kennen, to dobro, tę zawartość, und darin bleiben. I trwamy w tym, nicht irgendwelche anderen Ideen haben. Nie mamy jakichś innych pomysłów. Und auch danach leben. I żyjemy według tego. Das ist auch darin enthalten, darin zu bleiben. To również się w tym zawiera, by w tym trwać. Und dazu ermahnt Paulus. I do tego napomina nas Paweł. Es gab damals auch schon eine ganze Menge von Menschen, die schlaue Sachen erzählten. Już i wtedy byli ludzie, którzy opowiadali różne mądre rzeczy. Aber das konnte nicht befestigen. Ale te rzeczy nie mogły umocnić. Befestigen konnten nur die Wahrheiten des Wortes Gottes. Umocnić mogą tylko prawdy Słowa Bożego. Nur diese Gläubigen in Lystra hatten es nicht so einfach wie wir. Ci wierzący z Listry nie mieli tak łatwo jak my. Wir haben das ganze Wort Gottes. My mamy całe Słowo Boże. Das hatten sie noch nicht. Oni jeszcze nie mieli. Aber sie hatten das, was Paulus ihnen erzählt hatte. Ale mieli to, co im Paweł opowiadał. Und darin sollten sie bleiben. I w tym właśnie mieli trwać. Darin sollten sie verharren. W tym mieli trwać właśnie, jakby tak mocno trwać. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für uns heute. I to jest również i dla nas dziś aktualny punkt. Der zweite Punkt der Ermahnung. Druga rzecz, jeśli chodzi o napomnienie. Paulus sagt ihnen, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Paweł mówi, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Der Punkt ist, der Weg des Christen führt durch Leiden. Punktem tutaj jest to, że droga chrześcijanina wiedzie przez cierpienia. Aber er führt zur Herrlichkeit. Ale wiedzie do chwały. Und beides muss uns klar sein. I obie te fakty musimy być o tym przekonani. Der Glaube an den Herrn Jesus ist kein Mittel hier auf der Erde ein erfolgreiches Leben zu führen. Wiara w Pana Jezusa to nie jest środek, aby mieć sukcesy na tym świecie. Wir dürfen dankbar sein für alles Gute, was Gott uns schenkt. Oczywiście, możemy być wdzięczni za całe dobro, które Bóg nam daruje. Aber der Weg des Gläubigen führt durch Trübsale. Ale droga wierzącego wiedzie przez troski. Das muss uns nicht unsicher machen. I to nie powinno czynić, czy nie powinno wlewać niepewności w nasze serca. Aber wenn er auch durch Trübsale hindurchgeht, endet er in der Herrlichkeit. Ale nawet jeśli będzie szedł przez te problemy, troski, to tak czy owak jego końcem jest chwała. Und das wollen wir auch wirklich tief ins Herz fassen. Chciejmy to zapisać głęboko w naszych sercach. Was kann uns denn Mut machen, wenn wir in Schwierigkeiten sind? Co może nam dodać odwagi, gdy jesteśmy w trudnościach? Ist es nicht der Blick nach vorne? Czy nie jest to spojrzenie naprzód? Ist es nicht der Blick nach oben auf das herrliche Ziel? Czy nie jest to spojrzenie do góry, do tego cudownego celu? Es gibt Menschen, die haben Angst, wenn sie durch einen Tunnel fahren. Są ludzie, którzy boją się, gdy jadą przez tunel. Es ist dunkel. Ciemno. Man kann nicht ausweichen nach links und rechts. Nie da się skręcić w lewo czy prawo. Und das macht Angst, oder? I to może wzbudzić strach. Und so fährt man ein Stück und hat diese Angst. I jednak jedzie się do przodu z tym strachem. Und irgendwann sieht man am Ende das Licht. I w pewnym momencie zobaczymy na końcu światełko. Zuerst ganz klein. Na początku taka kropka. Aber die Angst geht weg. Ale wtedy strach przemija. Bald habe ich es geschafft. Już chwila i dam radę. Bald ist der Tunnel zu Ende. Już jeszcze chwila i tunel się skończy. Bald ist wieder Licht. Zaraz i będzie światło. Ist das nicht eine Perspektive, die wir haben dürfen? Czy to nie jest perspektywa, którą my możemy mieć? Vor uns liegt die Herrlichkeit. Przed nami jest chwała. Jetzt Trübsal. Teraz jeszcze cierpienia. Aber wenn dieses Licht der wunderbaren Zukunft in unsere Herzen fällt. Ale jeśli ktoś właśnie to światło cudownej przyszłości włoży do swojego serca,
dann haben wir Mut, den Weg weiterzugehen. To będziemy mieli tą odwagę, by iść tą drogą. Paulus tut in Vers 23 noch etwas. 23 wiersz, jeszcze coś Paweł czyni. Er wählt Älteste in der Versammlung. Wybrał starszych w zgromadzenia. Zgromadzeniu. Das war etwas, das konnte nur in apostolischer Autorität geschehen. I to było coś, co mogło stać się tylko w tym autorytecie apostolskim. Es ist in Gottes Wort ein Prinzip. W Słowie Bożym jest pewna zasada. Autorität wird immer von oben eingesetzt. Autorytet jest nadawany z góry. Niemals von unten. Nigdy z dołu. Hier gab es einen Apostel. Tutaj był apostoł. Und er hatte die Autorität, Älteste einzusetzen. I on miał autorytet, by ustanowić starszych. Die hatten wieder Autorität in der Versammlung ihre Aufgabe zu tun. I oni znowu mieli autorytet, by w zgromadzeniu wykonywać swoje zadania. Heute gibt es keine Apostel mehr. Dziś nie ma wśród nas apostołów. Deswegen gibt es auch keine Instanz mehr, die Älteste einsetzen könnte. Dlatego też nie ma takiej instancji, która mogłaby dzisiaj ustanawiać starszych. Aber die Aufgaben, die Älteste tun, sind immer noch da. Ale zadania, które wykonywali wtedy starsi, one po dziś dzień istnieją. Und deswegen braucht es auch solche, die diese Arbeit machen. I dlatego potrzebni są tacy, którzy tą pracę wykonają. Sie sind nicht eingesetzt in ein Amt. Oni nie są ustanowieni, albo nikt im nie dał tego urzędu. Aber wenn sie ihre Arbeit treu tun, werden sie auch als solche erkannt, die eine solche Arbeit tun. Ale jeśli będą tą pracę wiernie wykonywali, to będą widziani jako tacy właśnie starsi. Was sind die Aufgaben der Ältesten? Jakie są zadania starszych? Es sind die geistlichen Bedürfnisse in der Versammlung. To są te duchowe potrzeby w zgromadzeniu. Es gibt auch äußere Dinge, die geregelt werden müssen. Oczywiście są i zewnętrzne sprawy, które muszą być uregulowane. Das ist mehr die Aufgabe der Diener, der Diakone. To jest bardziej ta służba tych sług, tych diakonów. Aber die Ältesten kümmern sich um die geistlichen Bedürfnisse in der Versammlung. Ale starsi dbają o duchowe potrzeby zgromadzenia. Gibt es heute solche, die diese Aufgaben sehen? Czy są dzisiaj wśród nas tacy, którzy widzą te potrzeby? Die ein geistliches Bedürfnis in der Versammlung erkennen? Którzy potrafią rozpoznać duchową potrzebę wśród nas? Die sehen, wenn ein Einzelner vielleicht eine Unterstützung in einer geistlichen Fragestellung braucht. Gdy widzą kogoś, kto potrzebuje pomocy w duchowym, w pytaniu duchowym, jakie on ma. Ja, das möchte der Herr gerne, dass wir diese Bedürfnisse sehen und ihnen auch begegnen. Pan chce, abyśmy dostrzegali takie potrzeby i abyśmy wychodzili im naprzeciw. Bevor Paulus nun geht, i zanim Paweł odchodzi, betet er mit den Menschen dort. Modli się z tymi ludźmi. Und er verzichtet dafür für eine Zeit auf alles, was ihn dabei behindern könnte. I fasten. Jak? Pościelenie. Nie, ale jak jest post, to się... To chodzi o to, że zrezygnował z pewnych rzeczy, czyli post. Und dann kommt etwas sehr schönes. I wtedy stało się coś pięknego. Er befiehlt sie dem Herrn an, an den sie geglaubt haben. Powierzył ich Panu, któremu uwierzyli. Das finde ich wunderschön. Czy którego uwierzyli. Das finde ich wunderschön. I to dla mnie jest to coś pięknego. Sieh mal, der Herr ist der, der uns gerettet hat. Pan jest tym, który nas wyratował. Aber das ist auch der, der uns weiter begleitet. Ale to jest też i ten, który ciągle z nami idzie. Der, der alles getan hat, damit wir gerettet würden. Który uczynił wszystko, abyśmy byli wyratowani. Der wird auch alles tun, dass wir auf dem Weg bis ans Ziel kommen. On uczyni również i wszystko, abyśmy dotarli do celu. Der, an den wir geglaubt haben. Ten, w którego uwierzyliśmy. Dem sind wir auch anbefohlen. Jemu jesteśmy poruczeni. Er bringt uns sicher ans Ziel. I on nas doprowadzi pewnie do celu. Noch einmal, was wir gesehen haben. Jeszcze jedno, to co mogliśmy widzieć. Erstens, in Lystra wurde das Evangelium verkündigt. Po pierwsze, w Listrze była głoszona Ewangelia. Zweitens, in Lystra hat Gott seine ganze Macht offenbart. Po drugie, Bóg objawił całą swoją moc w Listrze. Drittens, in Lystra hat Paulus davon
dafür gesorgt, dass Gott die Ehre gegeben wird. Po trzecie, Paweł zadbał o to, by tam w Listrze była Bogu oddana chwała. Viertens, in Lystra gab es Verfolgung. Po czwarte, w Listrze było prześladowanie. Und fünftens, in Lystra gab es Hirtendienst. I piąty punkt, w Listrze była służba pasterska. Paulus hat die Seelen der Jünger befestigt. Paweł umocnił duszę uczniów. Jetzt finden wir noch zwei Punkte in Kapitel 16. Jeszcze dwa punkty w 16 rozdziale. Wir lesen die ersten fünf Verse. Pierwsze pięć wierszy. Dotarł też do Derbe i do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, to też wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowali. Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę. Der sechste Punkt ist, in Lystra gab es diesen Timotheus. Szósty punkt to, w Listrze był ten Tymoteusz. Und der ist ein Beispiel für Treue im persönlichen Leben. I on jest przykładem wierności w życiu osobistym. Und der siebte und letzte Punkt, siódmy i ostatni punkt. Das sind die Verse 4 und 5. Czwarty i piąty wiersz. In Lystra und auch den anderen Städten wurden die Beschlüsse aus Kapitel 15 mitgeteilt. W Listrze i w innych miastach były przekazywane te postanowienia z rozdziału 15. Und man nahm sie an und lebte danach. I te postanowienia przyjmowano i według nich żyli ludzie. Und das ist Treue auf dem gemeinsamen Weg. I to jest wierność na wspólnej drodze. Timotheus war ein junger Mann. Tymoteusz był młodym człowiekiem. Er hatte keine einfache Herkunft. Nie miał, można by tak powiedzieć, łatwego pochodzenia. Seine Mutter war eine gläubige jüdische Frau. Jego mama była wierzącą Żydówką. Aber der Vater war ein Grieche. Ale ojciec był Grekiem. Das war nicht so einfach. To nie było takie proste. Das war auch ein bisschen, eigentlich durfte ja eine jüdische Frau nicht einen Griechen heiraten. Bo przecież Żydówka nie mogła wziąć, wyjść za mąż za Greka. Wie auch immer das gekommen war. W każdym razie, jak to się stało? Es waren schwierige Hintergründe. To był to pewien problem, czy trudne okoliczności. Aber trotzdem war dieser junge Mann treu. Ale mimo wszystko ten młody człowiek był wierny. Wahrscheinlich hat er das Evangelium bei dem ersten Besuch von Paulus gehört. Być może on usłyszał Ewangelię, gdy Paweł był po raz pierwszy. Und Paulus ist jetzt hier auf der zweiten Missionsreise. I tutaj Paweł jest w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Er kommt wieder nach Lystra. Znowu przyszedł do Listry. Und er begegnet diesem Timotheus. I spotyka tego Tymoteusza. Und dieser Timotheus war nicht nur persönlich treu. I on nie tylko, że był osobiście wiernym. Diese Treue hatte man auch gesehen. To było również widziane. Er lebte nicht im Streit mit seinen Brüdern am Ort. Nie żył w kłótni ze swoimi braćmi miejscowymi. Sondern er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra. Ale bracia wydali mu dobre świadectwo. Und dann nahm Paulus ihn mit. I Paweł wziął go ze sobą. Dafür war Timotheus bereit, eine schmerzhafte Sache über sich ergehen zu lassen. I Tymoteusz był gotowy, aby taka bolesna sprawa go dotknęła. Damit er in seinem Dienst jedes Hindernis wegtat. I aby każda przeszkoda w jego służbie była usunięta. Wurde er beschnitten. To został obrzezany. Das musste nicht sein. Nie musiało to mieć miejsca. Aber es war in dieser Situation eine weise Entscheidung. Ale w tej sytuacji była to mądra decyzja. Und Timotheus war dazu bereit. I Tymoteusz był na to przygotowany, czy gotowy. Das zeigt uns etwas von seiner Treue, von seiner Hingabe im persönlichen Leben. To pokazuje o jego wierności w osobistym życiu, o jego oddaniu. Er war bereit, sich selbst zurückzunehmen. On był gotowy jakby samego siebie postawić w cieniu, um nützlich zu sein für andere. Aby być pożytecznym dla innych. Das ist eine Haltung, die ist nicht mehr modern. To jest stanowisko, które dziś nie jest modne. O właśnie. Modern ist, modnym jest dzisiaj ich. Ja. Mein Vorteil. To jest moje to są moje przymioty. Wenn jeder an sich denkt, jeśli każdy myśli o sobie, dann geht's am besten.
to wtedy jest najlepiej. Warum sollte ich auf etwas verzichten für einen anderen? Dlaczego to ja mam zrezygnować z czegoś ze względu na kogoś? Aber diese Haltung zerstört jede Beziehung. Ale takie stanowisko, takie usposobienie niszczy wszelką społeczność. Wenn wir an die Beziehung in der Ehe denken, jeśli pomyślimy o związku małżeńskim, wenn jeder nur an sich denkt, jeśli każdy z małżonków myślałby tylko o sobie, wird es nicht gut gehen. Nie będzie dobrze w tym małżeństwie. Aber auch wenn wir an die Beziehung in der Versammlung denken, ale jeśli pomyślimy również o społeczności w zgromadzeniu, wenn das eigene Ich in den Vordergrund kommt, jeśli moje własne ja będzie na przodzie, dann wird es schwierig. To będzie problem. Timotheus war anders. Tymoteusz był inny. Er war bereit, einen Verzicht zu leisten. On był gotowy, by zaniechać pewnych rzeczy zugunsten von anderen. I by inni mieli z tego korzyść. Um in seinem Dienst für den Herrn wirklich nützlich zu sein. Aby być w służbie dla Pana pożytecznym. Und so fing er an als junger Mann. I zaczął jako młody człowiek. Aber er hat so auch weitergemacht. Ale trwał w tym. Er blieb treu. Pozostał wierny. Und das merken wir besonders, wenn wir den zweiten Timotheusbrief lesen. I to zauważymy szczególnie czytając drugi list do Tymoteusza. Ja, in Lystra gab es diesen Mann, der persönliche Treue zeigte. W Listrze był człowiek, który pokazał osobistą wierność. Jetzt geht's um die Treue auf dem gemeinsamen Weg. A teraz przejdźmy do wierności na tej wspólnej drodze. Und das ist der letzte Punkt. Ostatni punkt. Paulus teilt die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt worden waren. Paweł przekazywał postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Wenn wir Kapitel 15 lesen würden, würden wir feststellen, wie diese Beschlüsse zustande kamen. Gdybyśmy przeczytali 15 rozdział, to się dowiemy, jak doszło do tych postanowień. Es waren keine Entscheidungen eines Kirchenvorstandes gewesen. To nie były postanowienia jakiejś rady kościelnej, sondern Gott hatte seinen Willen klar gemacht. Ale to Bóg jasno pokazał, jaka jest jego wola. Und das war eine Übereinstimmung mit Gottes Wort. I to było zgodne ze Słowem Bożym. Und dann wurde das aufgeschrieben. I to zostało zapisane. Und es wurde in Vers 28 von Kapitel 15 gesagt, das ist das, was der Heilige Geist deutlich gemacht hat. 28 wiersz 15 rozdziału. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Und darüber sind wir einmütig geworden. Vers 25. I jesteśmy jednomyślni w tym 25 wiersz. Und das, was der Heilige Geist klar gemacht hat. I to, co Duch Święty uzmysłowił, czy jasno pokazał. Dort bei dieser Besprechung in Jerusalem. Podczas tej rozmowy w Jerozolimie. Das wird jetzt überall mitgeteilt. I to jest teraz wszystkim przekazywane. Und was machen die einzelnen Versammlungen? I co uczyniły poszczególne zgromadzenia? Was macht Lystra damit? Co uczyniła Listra? Was macht Derbe damit? Co uczyniło Derbe w związku was z tym? Was machen die anderen Orte damit? I inne miejscowości. Sie sagen, nein, das untersuchen wir erstmal selbst. Powiedzieli, no tak, my to najpierw sprawdzimy, przetestujemy. Da müssen wir erstmal selber gucken, ob wir das so machen wollen oder nicht. Chcemy najpierw sprawdzić, czy jesteśmy zgodni, czy gotowi tak czynić. Nein, sie haben das akzeptiert. Nie, po prostu to zaakceptowali. So wurde gelebt, dass es eine Versammlung ist. Było to urzeczywistniane, że jest jedno zgromadzenie. Und das, was der Heilige Geist in Jerusalem klar gemacht hat, wurde auch in Lystra angenommen. I to, co Duch Święty pokazał, czy ustanowił w Jerozolimie, było zaakceptowane w Listrze. Und das führte zu Befestigung im Glauben und Wachstum. I to doprowadziło do utwierdzania w wierze i tym, że wzrastała liczebność. Sicher war es damals eine besondere Situation. Z pewnością wtedy to była szczególna sytuacja. Aber das Prinzip gilt bis heute. Ale ta zasada jest obowiązująca po dziś dzień. Es gibt keine unabhängigen Versammlungen. Nie ma zgromadzeń, które by były niezależne. Wo an jedem Ort alles so entschieden wird, wie man es am Ort meint. Gdzie w danej miejscowości czy w danym zgromadzeniu jest decydowane tak, jak oni sobie uważają. Es gibt nur die eine Versammlung. Bo jest tylko jedno zgromadzenie. Und da, wo Gläubige an einem Ort zusammenkommen,
I tam, gdzie wierzący zgromadzają się na jednym miejscu, da wird die eine weltweit bestehende Versammlung praktisch sichtbar. To wtedy to jedno zgromadzenie, które istnieje na świecie, jest widzialne. Ja, so dürfen wir gut miteinander weitergehen. I w ten sposób możemy iść wspólnie razem. Und Treue haben auf dem gemeinsamen Weg. I mieć tą wierność w tej, czy na tej wspólnej drodze. Zum Schluss noch mal dieser Gedanke. Na koniec jeszcze jedna myśl. Wie Gottes Macht in Lystra sichtbar wurde. Jak Boża moc stała się widzialna w Listrze. Und Gottes Macht ist bis heute die gleiche. A ta Boża moc po dziś dzień jest dokładnie taka sama. Wir haben gesungen, seine Hand entreißt mich nicht. Śpiewaliśmy, z Jego mocnej ręki nie wyrwie mnie już nic. Das ist ein Trost für uns, oder? To jest pocieszenie dla nas, prawda? Der, an den wir glauben. Ten, w którego wierzymy. Dem sind wir auch anbefohlen. Temu jesteśmy poruczeni. Und er wird uns sicher bis ans Ziel bringen. I On pewnie doprowadzi nas do celu. Ich finde es schön, wie Gottes Wort uns das anhand von solchen Orten, von solchen Versammlungen zeigt. Ja, dla mnie to jest piękne, jak Słowo Boże pokazuje nam to na przykładzie takich miejsc, zgromadzeń. Da wird das so lebendig. Że tam jest to tak żywe. Wie Gott gewirkt hat, wie die Gläubigen sich verhalten haben. Jak Bóg działał, jak wierzący się zachowywali. Und es hilft uns, das nachzuahmen. I to pomaga nam, abyśmy naśladowali. Gottes Segen wird uns dabei begleiten. A Boże błogosławieństwo będzie w tym z nami.